I oto nadeszła ta chwila. Jak ta jedna chwila, prawdy się nie da ukryć, proszę Państwa. Piękny, piękny tort, ale na tym torcie cóż my widzimy? Zaskarżającą liczbę. Jak powiedz, mój synku, jaka... 34. Co? 34. No, żeby ja miał 34, to tata by się twój cieszył, ale niestety, fakty są takie. 43. A teraz, Mateusze, bo tato już jest stary i nie może dmuchać, więc mój synek kochany wyręczy ojca dmuchem. Wow, aż mnie wywiało. Naprawdę piękny. Teraz co ojciec zaśpiewa sam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Mączko, to barany. Jakie barany? A, to nie będzie sam. Nie, 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 nie mam. A kto, co? Cicho teraz. Uwaga, bo pani matka z nożą przyszła. Tata dostanie część z serduszkiem. Wow. Daj mu tego serduszka, naprawdę. Całego i tak kawałka nie ukroję, takiego grubego, bo i tak nie zjecie naraz. Nie wiadomo, nie wiadomo. Tata tak na ostrzu noży, że nawet biszkopca z torta nie może przeciąć. Robi mi teraz przykrość w moje własne rodzone urodziny. Bo ostrzyłem wczoraj noże, powiedziałem tobie to sobie sprawdź. Czego ty nie ostrzyłeś? Tak, i nie dojadłem, nie dospałem, a ostrzyłem. Mogę cukierka? Zaraz dostanie. A dziecko się uczy, że nawet w ten dzień matka musi... Dobrze, że przyszłaś z tortem, a nie z bałkiem jak codziennie. Naprawdę, to wielkie, wielkie święto, że dzisiaj bałek nie jest jeszcze w użyciu. Ale któż to wie, za chwileczkę albo dwie, co to będzie. Powiedz, Mateuszku, jak to mama się za to obchodzi nieraz? Powiedz. Wiesz, mama, i nie ty mówi, ale i tak żołkuje i rzuca. I młotem jeszcze walnie, nie? Tak. I pudełkami, wszystkie to się, co jest. No. Ja ten kot, co do tej pory leci, zobacz, czy leci jeszcze ten kot, co mama nim rzuciła. No, leci nad naszą komórką. No. Smutny ten tort. Ja. Dzisiaj. On się nie zdążył ściąć ten tort biedny. Biedny. O, nie, on leci do naszego domu, tak, tu na torta. Koci tort? Tak. A ja zdjęcia, chciałem zrobić zdjęcie jeszcze tortowi, a nie zrobiłem. No to nie mają...